tutaj nie wchodzą w grę ustne umowy, czyli w tym przypadku ten muzyk ma problem, że tak powiem, ponieważ on nie ma z tobą umowy. Natomiast ty masz dowody na to, że on wykorzystał... To znaczy, moglibyście się rozliczyć, że tak powiem, finansowo bez umowy i trzeba płacić podatki i tak dalej, tego Urząd Skarbowy nie wymaga. Natomiast jeśli chodzi w takiej sytuacji, kiedy on zrobił to bez twojej wiedzy, to on ma po prostu problem, bo żadna umowa ustna nie obowiązuje. Jeżeli chodzi o prawa autorskie, musi być to spisane na piśmie. Nawet może 1000 świadków przedstawić, bo on mówi, ja mam świadków na to, ja mówię... Twoi świadkowie nie mają żadnego głosu tak naprawdę, nie są żadnym materiałem dowodowym dla sądu, tak? Nie stanowią źródła dowodów. Tak. Dowodów jest tylko umowa, jeśli chodzi o majątkowe prawa autorskie. Tak, zgadza się. Natomiast druga rzecz to, że on pisze foto, konfident i tak dalej, tak naprawdę jednocześnie narusza prawa osobiste do podpisu zdjęcia, więc w każdym, czy to logo, co przerobił, ewidentnie tak naprawdę, w każdym momencie narusza prawo autorskie, czy majątkowe, czy osobiste. I w każdym momencie. Problem tylko polega na tym, że tak, on nie ma dowodu osobistego, mu się skończył, bo to wiem. Nie ma stałego miejsca zamieszkania. I tu jest też problem, czego też jakby nie zgłaszałem do sądu, trzeba podać, tak? Tak, niestety. Ja powiem. Niestety. Karaba, Marcin Kitliński, co to? Trochę za mało, tak? Szukaj wiatru w polu, tak? No pytanie, tak, nie... kto występował tutaj, jeśli chodzi o te teksty, czy znaczy za X na pewno jakieś tam jego dane, bo to nie jest jego pierwsza płyta, więc tam jakieś dane mają, więc można ewentualnie wniosek dowodowy złożyć do sądu o udostępnienie danych za X-u, tak jego, personalnych do wystąpienia, tak? No. Czy do dystrybutora, z którym podpisywał umowę. Nie? Natomiast no jest to jakiś tam proces, jakaś tam procedura, z tego co się orientowałem, z takim znajomym prawnikiem rozmawiałem, to mówi, jeśli chodzi o płyty, akurat to jest tak, że jest od 3 do 5% wartości sprzedanych płyt stanowi wartość zdjęcia. Dlatego, że no, głównym elementem, po co, dlaczego ktoś kupuje płytę, nie jest okładka, tak, z całym szacunkiem dla zdjęć wszystkich, którzy robią zdjęcia do okładek, tylko jest zawartość muzyczna. Tak? Okładka jest dodatkiem, natomiast ten dodatek jakby w wycenie płyty jest to od 3 do 5% tyle jest wartość zdjęcia. Pytanie, jeżeli wydał 10 tysięcy egzemplarzy, a płyta jest po 33 zł, tak, to mam 330 tysięcy i od tego jest od 3 do 5%. Nie mówię w przypadku, kiedy normalna cena rynkowa, natomiast mówię w momencie, kiedy mówimy o świadomym i komercyjnym naruszeniu tych zasad, no to ta kwota jest wyższa, plus do tego jest jakieś odszkodowanie, czyli to tak naprawdę może być, dla niego wydanie płyty może być skórką za wyprawkę, bo będzie musiał cały zysk z płyty oddać, plus jeszcze dołożyć coś ze swoich, albo po prostu mieć blokady przez komornika pozakładane na jakieś przyszłe produkcje z danym dystrybutorem czy producentem, tak? Tak, zgadza się. Jeżeli była umowa podpisana, jakby licencja określa warunki wykorzystania, czas i tak dalej, wszystkie szczegóły, no to jest inaczej. Jeżeli ktoś bezprawnie to robi, no to tam nawet w prawie autorskim jest jakaś tam krotność napisana, że trzykrotność jest. Że trzykrotność jest tej te stawki jakiejś rynkowej, a poza tym no w każdym razie to wyżej już wtedy, bo no wiadomo, że jeżeli ktoś narusza prawo, no to dostaje karę, jest to taka forma kary. Czy jest to kara, poza tym tutaj jak ja napisałem do fonografiki, napisałem od razu to wezwanie, że wobec powyższego żądam natychmiastowego wycofania ze sprzedaży dystrybucji oraz zniszczenia wszelkiej produkcji, w której zostały wykorzystane moje zdjęcia oraz żądam uiszczenia na rzecz Funduszu Promocji Twórczości sumy pieniężnej w wysokości dwukrotnych korzyści odniesionych przez Państwa firmę w związku z przedmiotowym naruszeniem. Bo to tak naprawdę na życzenie pokrzywdzonego sąd to wpisuje do wyroku jako karę, czyli ta dwukrotność korzyści odniesionych przez firmę, czyli tak naprawdę liczy się ich marża. I marża, jeżeli firma, która to wydawała, stwierdziłaby, że miałaby na tym zarobić, nie wiem, 10 tysięcy złotych, to taka na rzecz tego funduszu jest 20 tysięcy. To jest tak, bo to nie są pieniądze dla mnie, to jest na rzecz funduszu. Natomiast jest ustawy, że taką karę, znaczy jest dokument, że ja taką klauzulę zawarłem, więc jakby dokumenty są przygotowane. Stąd taka zajawka tam u ciebie, że jakiś rzutki prawnik po prostu mógł wziąć ten materiał w ręce, zgłosić albo doniesienie popełnienia przestępstwa do prokuratury, to trzeba wtedy mieć na to czas i albo jakby mieć gotowy wzór, żeby to usiąść napisać, ktoś to w tym jest biegły, to tak naprawdę
dla niego nie zajmie, podejrzewam, mu to więcej niż jeden dzień. Mhm. Trzeba też pamiętać, żeby z głową wyceniać takie właśnie, wyceniać po prostu te swoje zdjęcia i to, co zostało użyte i te kary i tak dalej. W każdym razie zrobić to z głową, ponieważ jeżeli sąd nie przyzna 100% twojej racji, że tak powiem, to po prostu koszty sądowe można ponieść, koszty sądowe ponosi się proporcjonalnie do nazwijmy to wygranej. To oznacza to, że jeżeli koszt, jeżeli proces trwał 3 lata i było wiele spotkań, wiele posiedzeń, no to te koszty są wiadomo, że one rosną, prawda? I może się okazać, że kwota, którą się sądzisz, czy sądzi się ktoś, może być wyższa, czy wygrasz, ale zapłacisz koszty sądowe, na przykład będzie chciał mieć 10 tysięcy, załóżmy, będzie żądał 10 tysięcy, sąd przyzna 1000 zł. I, a koszty sądowe będą, nie wiem, załóżmy, że... Coś tam jeszcze, to, no, bo koszty pracy płaci przegrany, nie? To sąd za przegranemu, natomiast chodzi o to, że sam poświęcony czas i tam i wszystko inne tak naprawdę okaże się, że nie ma sensu, tak? Tutaj też jest jakby pewna rzecz wątpliwa w zakresie wykorzystania wizerunku i upublicznienia, tak? Bo o ile on jest sam, to jest pół biedy, natomiast tutaj na tych zdjęciach, gdzie jest jakby cała ekipa, z jednej strony można przyjąć, tak, że ponieważ było to wykorzystanie niekomercyjne, tak, więc te osoby, no widać, że pozują, tak? Tak. Czyli bez, nie wyrazili wyraźnego zastrzeżenia do zastrzeżenia swojego wizerunku, więc zwłaszcza, że to się pojawiło gdzieś tam na Facebooku, więc sami to udostępniali, więc to zdjęcie na pewno nie. Mhm. Natomiast jest inna sytuacja, kiedy ja nie mam ich zgody na wykorzystanie wizerunku komercyjne, bo to muszę mieć, żeby sprzedać licencję, muszę mieć ich zgodę, oni te zgody, więc tak naprawdę on złamał nie tylko moje prawo, ale prawo ich do wizerunku, bo on dostał zdjęcia do wglądu. Ja tych zdjęć nigdzie publicznie nie prezentowałem sam, jako ja ani na Facebooku, ani nikomu nie rozsyłam, bo jedyną osobą, która te zdjęcia, mimo to, nawet jak mam gdzieś tam prośby miałem na Facebooku od uczestników tego teledysku, powiedziałem, że nie, że wszystkie rozliczenia i będą z nim i to on jest dla mnie stroną do rozmowy, jeśli chodzi o zdjęcia, tak? Więc będzie udostępniał, tylko że najpierw będzie udostępniał, no ale już jakby to, no on był zamawiający, natomiast no ja nie będę teraz prowadził tutaj z nimi odrębnych jakby umów na sprzedaż zdjęć, bo tak, jeżeli coś zamawia, no to on jest dla mnie stroną, tak? To, że ktoś tam był jeszcze było przy okazji, no to w jakichś tam normalnych warunkach można się dogadać, że okej, no to fajne zdjęcia, więc podobało się to, więc bierze ten główny zamawiający, no i ci pozostali też sobie chcą wziąć jakieś tam zdjęcia pamiątkowe, zamówić, no to nie ma problemu. Tak, trzeba pamiętać, że jak się kogoś fotografuje, tu akurat no można, no, trzeba było rozważyć szczegółowo, czy jeżeli oni pazowali, to jest domniemana zgoda, że po prostu biorą w tym udział i po prostu chcą się pokazać, chcą być tu i ówdzie upublicznieni, pokazani, opublikowani, wydrukowani, że tak powiem. Niemniej trzeba pamiętać, że każda osoba, która jest na zdjęciu, musi wyrazić zgodę na to, żeby się gdzieś znaleźć. No, nikt nie chciałby się nagle znaleźć na jakimś wielkim billboardzie gdzieś tam, czy na pół Pałacu Kultury na wielkim billboardzie, nie wiedząc w ogóle, o co tutaj chodzi, prawda, w jakimś reklamie, czy czymś podobnym. Także trzeba uważać, bardzo, bardzo, bardzo zwracać uwagę na prawo do wizerunku. Prawo do wizerunku. Krzysztof, dziękuję. Tutaj postawimy kropkę. Będziemy jeszcze śledzić to, co się dzieje, jak to wszystko się potoczy. Na pewno sam jeszcze do końca nie wiesz. Tu postawimy kropkę. I twoja historia jest pouczająca. Znowuż kolejna jakby porcja wskazówek, jakby tutaj, jak postępować. Informacje w ogóle, jak z życia wzięte, można powiedzieć. Też z życia. Tak, z życia wzięte. Mam nadzieję, że to czytelników Red Focus i telewidzów Red Focus zainteresuje i wyciągną wnioski i też nie będą popełniać tego błędu, czyli przypomnijmy, bez umowy nie robimy zdjęć, co ja również polecam, w szczególności właśnie w stosunku do swoich kolegów, znajomych,
Czyli, jak to się mówi, nic na gębę, wszystko musi być podpisane. Przy czym jest jeszcze jedna rzecz, taka ciekawostka, bo ja ostatnio właśnie konstruując sobie nową jakąś tam umowę w zakresie licencji, użyłem takiego terminu, który tak naprawdę do wszystkich rzeczy objętych prawem autorskim mógłby być użyty, a mianowicie, że taki mam punkt, że termin obowiązywania licencji rozpoczyna bieg począwszy od dnia przekazania utworów pod warunkiem uregulowania przez zamawiającego całego wynagrodzenia w sposób opisany tam w paragrafie trzecim, niezależnie od postanowień jakichkolwiek ustnych umów. Mhm. Czyli tak naprawdę, czy to oczywiście to jest pewien wybieg z takiej, jest taka książka, fotografia komercyjna. Mhm. Ona się nie stosuje i tam właśnie jednym było właśnie, że wysyłając zdjęcia od razu na fakturze, którą wystawia, facet pisze coś takiego właśnie tego typu regułkę, że bieg licencji jest od dnia przekazania utworu pod warunkiem uregulowania przez zamawiającego pełnej kwoty, tak? Czyli jeżeli kwota nie jest uregulowana, nie zgłosi tego, tak naprawdę nie ma do tego licencji, stąd jest tutaj bardziej istotne, żeby wprowadzić w ogóle w Polsce zarządzanie, jeśli chodzi o fotografię komercyjną, tak jak jest w Stanach, licencjami, a nie oddajemy wszystkie zdjęcia, jeszcze może w rabach. Też tak jest naprawdę wtedy przestajemy się sami szanować i już nie mówię o tym, że niekoniecznie tak jak gdzieś tam na rynku amerykańskim jest, żeby nawet nie muszą mieć własnego sprzętu, bo to jest po prostu pozycja w kosztach zlecenia, tak jak jest wynajęcie sali, wynajęcie pomieszczeń, wynajęcie studia, wynajęcie lamp, to i wynajęcie aparatu czy obiektywy jest doliczane w pozycjach kosztowych, więc naprawdę amerykański fotograf ma o tyle od nas lepiej, że nie musi, nawet nie musi mieć sprzętu, on po prostu przychodzi na plan, jak reżyser. W Polsce również bywają takie sytuacje, niemniej tam troszeczkę inaczej to wygląda. Rzeczywiście bardziej popularne jest licencjonowanie, natomiast u nas, gdy wypiszesz w kosztorysie, w realiach polskich, że wynajmujesz studio albo wynajmujesz sprzęt, to po prostu klienci bardzo dziwnie patrzą na to, dlaczego fotograf musi wynajmować sprzęt, dlaczego fotograf musi wynajmować aparat średnioformatowy, przystawkę cyfrową, studio fotograficzne, lampy, to przecież wszystko powinien mieć, prawda? To też jest inna sprawa. Druga sprawa, potwierdzam i bardzo polecam właśnie nie przekazywanie praw autorskich, tylko licencjonowanie. Nie wszędzie to się da, właśnie tak jak na przykład fotografujemy ludzi, fotografujemy osoby, mają oni prawo do swojego wizerunku, więc jakby tutaj się to tak nie da do końca zrobić. Niemniej we wszystkich sytuacjach, kiedy mamy zezwolenie na fotografowanie w danym miejscu, czyli po prostu fotografujemy na terenie jakiejś firmy, musimy mieć pozwolenie na to, więc jeżeli mamy pozwolenie na fotografowanie, to możemy również pozostałe zdjęcia, czy inne zdjęcia, czy te same zdjęcia nawet wykorzystać. W każdym razie trzeba pamiętać, żeby mieć prawo do wizerunku, jeżeli są na tym zdjęciu osoby, i prawo do fotografowania w danym miejscu. Jeżeli chcielibyście, czy chciałbyś zdjęcie umieścić w banku zdjęć, to a fotografujesz na terenie innej firmy, musisz mieć na to pozwolenie. Musisz mieć na to pozwolenie najlepiej na piśmie, więc to gdzieś w umowach powinno również się zawrzeć. Wtedy możesz swoje zdjęcia wykorzystać nie tylko raz, ale wielokrotnie. Poza tym można przedłużać licencję, czy udostępniać dane zdjęcia, jeżeli jakaś firma sobie tego życzy, za dodatkową opłatą. Powiem tak, cała sztuka tak naprawdę, jak ja się temu rynkowi jakiegoś czasu przyglądam, bo kiedyś miałem ciemnie fotograficzne, one prowadziłem zdjęcia z fotografii czarno-białej, jeszcze jak było takie, istniał takie szkoła instruktorów artystycznych w Załęczu Wielkim, tam prowadziłem zdjęcia z fotografii, ja tam uczyłem ludzi wywoływać. To tak naprawdę całą sztuką fotografii jest, żeby zarabiać na powielaniu tej samej pracy, a nie na tym, żeby po prostu robić kolejne zdjęcia jak w, bo nie ma, co ty mówiłeś w swoich niejednych wykładach o tak zwanym dochodzie pasywnym, tak? Już nie mówię tu o Kiyosaki, bo Kiyosaki tak nie do... Teraz znam ludzi, którzy go zapraszali do Polski, mówią, nie do końca jest tak, jak on opowiada i pisze te swoje pomysły, bo trochę w innych warunkach on dochodził do tych swoich pieniędzy, a potem już tylko tak naprawdę na tym micie cały czas i żyje z wykładów od jakiegoś czasu. Natomiast ta historia się dobrze sprzedała, tak? Natomiast
To co mówię, o dochodzie pasywnym, to jest tak. No ja jestem od 3 lat na emeryturze, więc ja mam dochód pasywny. Więc mogę sobie pozwolić na to, żeby nie każdego ścigać, nie każdemu robić zdjęcia i tak nie do końca robić wszystko, co jakby w normalnych warunkach człowiek się na wiele rzeczy zgadza, tylko dlatego, że no tak, jak tego nie zrobię, to nie będę miał, tak? Tak, musi po prostu zrobić. Więc muszę, więc albo zrobię coś, albo ten czas będę miał bezproduktywny, tak? Więc jest to, no to jest pewna zależność. Natomiast z drugiej strony, jeżeli się udałoby, mówię, zmienić w Polsce tą mentalność na to, żeby zacząć sprzedawać po prostu licencje i trochę bardziej to szanować, to myślę, że w tym momencie może, no, lepiej by się po prostu żyło fotografem, tak? Niekoniecznie by to był ktoś, kto biega za każdym zleceniem i za wszelką cenę, tak? Jezu, pozwólcie mi zrobić zdjęcia. W porządku. Czy jeszcze coś chciałbyś, Krzysztof, dodać do tej historii? Nie. Czyli stawiamy tutaj kropkę. Polecam wszystkim książkę, którą ostatnio właśnie skończyłem czytać. Storyboard w sztuce filmowej. Mhm. Że jak ktoś... Fajne jest opisywanie, tworzenie obrazu, kadrowanie, użycie kolorów, innych dziwnych rzeczy przez storyboardzistów, to by myślę, że jest to bliskie jako filmowcowi tak naprawdę. Mm-hmm. Jak to po prostu wpływa, tak? Pewna znajomość, nawet niekoniecznie świadomie, ale podświadomie, budowy kadru. Tak, bardzo polecam. Zainteresuję się tą książką. Jest mało pozycji w tej dziedzinie. Zawsze polecam przy większych sesjach zdjęciowych, kiedy jest cała ekipa zatrudniona. Zresztą polecam, sam to robię i nie wyobrażam sobie, żeby inaczej to wyglądało przy dużych zleceniach, żeby po prostu wszystko było narysowane, wszystko było zaakceptowane z góry. Wszystko jest zaakceptowane z góry, łącznie z ubiorami, wszystko, tylko trzeba po prostu to później sfotografować i kropka. I wtedy nie ma żadnych problemów, także jak najbardziej jest to dobra, jedyna i właściwa droga. Nie tylko do komercyjnych projektów, również do swoich prywatnych. Bardzo często moi uczniowie pytają się właśnie, czy jak zrobić pracę dyplomową, jak serię zdjęć opracować, żeby ono było przemawiała, żeby to, tam była jakaś dramaturgia. To jest właśnie pomysł, to jest po prostu, i tak odpowiadam, narysuj to, po prostu zwyczajnie narysuj te swoje zdjęcia. Oszczędzisz sobie godziny stracone na sesji zdjęciowej. Bardzo często jest to gdzieś tam modelka, czy dziewczyna jakaś, która pozuje, czy osoby, które pozują, pomagają i później się nie chce robić drugi raz tego. A inaczej jak się przedstawi, tak jak ja przedstawiam, powiedzmy, zleceniodawcy pomysł i już konkrety, prawda, postaci chociażby ubioru, szczegółów ubioru i nawet modelka jest prowizorycznie sfotografowana. Inaczej to wygląda, jeżeli ten zleceniodawca zaakceptuje, a w tym przypadku ja zaakceptuję pracę właśnie ucznia swojego, studenta, słuchacza, na poziomie rysunków, prawda, bo to jest szybkie do wykonania, szybko to można zrobić i skorygować i ocenić jakby potencjał i pomysł. Także jak najbardziej polecam. Dobrze, dziękuję, Krzysztof. W takim razie tu postawmy kropkę i będziemy się przyglądać dalej twojej sprawie. Bardzo się cieszę, że nie popuszczasz, że będziesz dalej walczył. Będziemy obserwować. Natomiast zobaczymy, pewnie trzeba się zorientować, czy skóra jest warta za wyprawkę. Niemniej jakby niech twoja historia będzie taką nauczką dla początkujących fotografów. Ja również popełniałem te błędy, chyba każdy to popełnia, każdy musi to przerobić, ale no lepiej jakby znając taką historię, wiedząc, jak to wszystko w rzeczywistości wygląda, przez co trzeba przechodzić, żeby później wyprostować to wszystko. Mam nadzieję, że to będzie pouczająca historia dla początkujących. Także Krzysztof, dziękuję bardzo za rozmowę, no i życzę powodzenia w twojej sprawie.